tej pory organizowaliśmy Mistrzostwa Polski tylko w kategoriach międzynarodowych, cykowskich. Niemniej jednak polityka cyklu doprowadziła do tego, że te kategorie zaczęły zanikać w poszczególnych krajach. Zdarzyło się to też w Polsce mimo silnej promocji, a chcieliśmy zachować jak gdyby tytuły mistrzowskie dla zawodników, bo po to się ścigają, żeby te tytuły zdobywać. Stąd powstała inicjatywa zrobienia takich łączonych mistrzostw Polski z tych w wsparciu promotorami serii, którzy przeprowadzając swoje pucharowe eliminacje doprowadzili do tego, że dana kategoria była nominowana do Mistrzostw Polski. Był określony ilość zawodników, 10, 8, jeśli jeden tylko tytuł Mistrza Polski, przy 10 jeden mistrza i dwóch wicemistrzów. Po czym tak się spodobało to promotorom, że poprosili o zgłoszenie, że zaproszą tutaj zawodników z zagranicy. Poprzywozili tutaj znanych zawodników i powstały międzynarodowe Mistrzostwa Polski w tych kategoriach, w których się uzbiera 12 zawodników. Oczywiście jest to trochę zamieszania, ale ja uważam, że Polacy są mistrzami improwizacji i chyba dobrze nam to wychodzi. Ja myślę, że już po tym pierwszym dniu zawodów, gdzie mamy 139 zawodników, to jest już duża impreza, nawet na rangę europejską duża, bo powiem, że na Mistrzostwa Europy nie przyjeżdża tylu zawodników, co jest tutaj dzisiaj. Jest fajna atmosfera, jest ta konfrontacja trzech w zasadzie promotorów. Jest bardzo dużo młodzieży, dzieci i to dobrze wróży. I wydaje mi się, że kończąc tą kadencję, zrobiliśmy dobry kawałek roboty eksperymentując. I myślę, że jest to dobra prognoza dla nowej komisji, która mam nadzieję będzie kontynuowała ten cykl, udoskonalała, bo nic nie jest idealne i wydaje mi się, że doprowadzi to do tego, że karting stanie się sportem liczącym w Polsce i nie będziemy mieli tylko piłki nożnej, bo nie wiem, czy to jest powszechna opinia, ale moja na pewno, że co drugi Polak jest kierowcą rajdowym lub wyścigowym, a mamy najwięcej samochodów na mieszkańca przypadających w Europie. W związku z tym ten karting jest potrzebny do edukacji. Zresztą dowody pokazują na to, że dzisiaj już zawodnicy prawie bezpośrednio z kartingu przesiadają się do Formuły 1. Weźmy Verstappena, to jest 17-latek. Jeden sezon tylko w samochodach i już jeździ w Formule i to dobrze jeździ. Ja kiedyś byłem zapytany, co będzie i stwierdziłem, zresztą nieopatrznie w wywiadzie dla polskiego kartingu, że nie martwmy się zawczasu, bo będziemy się martwili dwa razy, ale myślę, że dzisiaj już mogę powiedzieć, że już się nie martwię, że jestem pełen optymizmu i ten optymizm mam nadzieję przejdzie na innych i po prostu wygramy ten karting. Za co trzymam kciuki, tutaj lobujemy z politykami, mamy dosyć już ciekawe osoby zainteresowane tym, może powstaną nowe obiekty, może powstaną nowe tory. Mamy już instruktorów, mamy trenerów, bo to jest ten cały program, który wdrożyliśmy, co do tej pory tego nie było. Mieliśmy jednego trenera na całą Polskę. Dzisiaj mamy już ich kilku, 9 instruktorów nowych, także to jest podstawa. A jak widać tutaj z tego spotkania, chyba idzie to w dobrą stronę. Także trzymajmy tak kciuki i oby tak było dalej. Ja myślę, ważną sprawą dla kartingu jest pamiętanie, co było kiedyś, jaka jest historia kartingu i trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że Polska to jest kraj, który rozgrywał jedne z pierwszych mistrzostw Europy. Było to w Kędzierzynie Koźlu, gdzie Alan Prost wygrał tytuł mistrza Europy. I pamiętamy te czasy, gdzie no stadiony, to dalece powiedziane, ale gdzie tory kartingowe były oblegane przez ludzi, gdzie ludzie przychodzili, gdzie Mistrzostwa Polski, żeby się odbyć, to musiały być najpierw eliminacje okręgowe, później strefowe, później dopiero Mistrzostwa Polski, gdzie przyjeżdżało tu do Poznania 200-300 zawodników. I ja myślę, że musimy do tego wrócić. Wszyscy mówią o telewizji. No dzisiaj, jak widać, siła telewizji traci troszeczkę. Teraz internet jest tą siłą napędową.
zmienia państwa, zmienia ustroje, wybiera nowych prezydentów i tak dalej. Także myślę, że my zaczęliśmy tą współpracę z polskim kartingiem, jeśli chodzi o transmisję. Bardzo, no, ludzie to krytykowali, oczywiście jak zawsze wszystko Polacy malkontenci, ale my się tej krytyki nie boimy, szczególnie ja jestem człowiekiem odpornym, zresztą nazwisko moje świadczy o tym, że nie może być tutaj jakichś problemów. Musimy wygrać i tyle, i być na topie, jak to ja mówię, czyli w czubie. Coraz więcej ludzi się tym interesuje. Nawet tutaj dzisiaj jest pani marszałek z tego regionu. Jutro wizytuje, z tego co wiem, w tajemnicy pani minister sportu. Także coś się dzieje wokół tego kartingu. I oby nie wykorzystaliśmy szansy Kubicy, jego sukcesów, chociaż te sukcesy nadal są i to bardzo duże. Może nawet bym powiedział, jeśli chodzi o heroiczność, to wyższe niż tamte w Formule 1, bo tamto to była troszeczkę taka ułatwiona droga, może to trudny sport, ale tam jednak team pracował, a tutaj on sam pokazał na ostatnim rajdzie Polski, że jest człowiekiem, który nigdy nie przegrywa i oby to nam zawsze przyświecało, że nigdy nie przegrywamy i wygramy, przyjdą ludzie.